Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak to dobrze, że istnieje takie miejsce na ziemi, w którym jest normalnie. Możemy myśleć o pokoju, śpiewać o błogości. Możemy się uśmiechać z radością i uśmiechem i nadzieją patrzeć w przyszłość. W psalmie, który był cytowany, pada fragment, pada taki wers, który mówi, że Bóg dziwne rzeczy czyni na ziemi. Bezpośrednio, a bądź też przez to, że dozwala. Pewnego razu ktoś chciał wiedzieć, jakie jest imię Pana. Usłyszał, nie możesz go poznać, nie możesz go wiedzieć, nie możesz o tym wiedzieć, ponieważ jego imię jest dziwne. No dziwne rzeczy czyni Pan, który jest dziwny. Tak nasze przekłady polskie mówią, ale chodzi o to, że on jest niepojęty. Z naszej ludzkiej perspektywy bardzo trudno jest zrozumieć jego kroki, jego poczynania, jego pozwolenie na to lub na tamto. Perspektywa nieba jakże inna jest od perspektywy człowieka, który wychodzi raz na górę, potem schodzi w dolinę i tak w kółko te nasze okoliczności życia są tak bardzo zmienne. I oto nagle bardzo szybko wszystko się zmieniło i ludzie zadają sobie pytania. Diabeł? Chińczycy? Pan Bóg? Dziwne rzeczy się dzieją. Lęk bezradnych narodów, a Kościół w tym samym miejscu. A dzieją się rzeczy, które z pewnością przyprowadzają świat bliżej końca Bożych planów. I nic tutaj Bogu nie umknęło, nie wypadło z ręki. Nic nie dzieje się poza tym, na co Bóg nie przyzwoliłby. Ale uważny czytelnik Biblii znajdzie wiele odpowiedzi na ten czas i na to, że powinniśmy skłonić się jak nigdy może wcześniej do słowa, do też wiary, że Pańskie przyjście jest bliskie, a też głosić Ewangelię bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, bo kto wie, może to taki ostatni czas żniwa i szans dla wielu ludzi, aby w końcu przestali odrzucać Ewangelię, ale przyjęli Jezusa Chrystusa, swego Zbawcę, jako swego Zbawcę i Odkupiciela. Także dziękuję Bogu za ten psalm dzisiaj wstępny, a ja przyjechałem z taką posługą, którą miałem w sercu, kiedy myślałem o was. I zacznę może od jednego prostego wersetu, psalm 27, również psalmem zaczniemy. Werset 14. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Tak, ostatnio sporo, już praktycznie chyba pół roku, tak wracam do wielu myśli związanych z naszą chrześcijańską nadzieją. I widzę, że to jest inna nadzieja niż to, co świat za nadzieję uznaje. Psychologia mówi, że nadzieja to życzenie zaistnienia określonego stanu rzeczy przy jednoczesnej niepewności, że tak się właśnie stanie. Świecka nadzieja więc to bardziej szansa. To złudny los. To możliwość wydarzenia się czegoś, co wcale nie musi nastąpić. Możliwe i prawdopodobne jest to, że tak się właśnie stanie, jak nie chcemy, by się stało. Nadzieja świata to nawet
Czasem nie jest sytuacja podobna do rzutu monetą. Wypadnie albo orzeł, albo reszka. Bo jest zbyt wiele scenariuszy i zbyt wiele okoliczności, które miałyby wpływ na to, co się może lub co nie może wydarzyć. Zbyt wiele możliwości. A może nadzieja to jest takie złudzenie, to jest taki stan umysłu pozwalający człowiekowi podkolorować sobie nieco rzeczywistość. Czy nadzieja to może jest taki produkt naszej wyobraźni, taki nieuzasadniony optymizm w trudnych okolicznościach, kiedy już wszyscy uprawiają czarnowictwo? Czy nadzieja to taki ludzki nasz sposób wypierania złych myśli? Jakaś taka mniej lub bardziej świadoma technika umysłu pozwalająca manipulować naszym wewnętrznym nastawieniem do życia, do spraw, które nas otaczają, do problemów. Szczególnie wtedy, kiedy już mamy dość, jesteśmy u kresu sił, a może komuś wręcz nie chce się żyć. A może emocje? Czy emocje są tym instrumentem, dzięki któremu mamy więcej nadziei? No, emocje nie są stabilne, więc dzisiaj więcej, jutro mniej, ale może znowu jutro, pojutrze więcej. Może jest tak, że wystarczy znać trochę psychologicznych technik, wystarczy dobrze nastroić instrument, wyregulować ten wewnętrzny odbiornik, i będziemy mieli odtąd więcej nadziei przy częstej regulacji tego naszego wnętrza. I zawsze dotrwamy do jutra. I wiecie, niektórzy właśnie tak myślą i są tak pogubieni w tych definicjach mówiących o tym, czym jest nadzieja, i tak żyją. To jak świat zdefiniował sobie nadzieję, to nie ma nic, absolutnie nic wspólnego z tym, czym w rzeczywistości jest nadzieja, chrześcijańska nadzieja, nadzieja oparta i wyłaniająca się ze Słowa Bożego. Jakże łatwo więc ludziom, zobaczcie, stracić nadzieję, kiedy nie są zorientowani, czym ona w ogóle jest. Gdy są przesiąknięci świeckimi poglądami, jakże łatwo ją utracić, gdy wszystko jest, układa się na wspak, gdy jest problem, upływa czas i nadal się nic nie zmienia, a może nawet wraz z upływem czasu jest gorzej. Jakże łatwo jest tracić nadzieję. Perspektywy, jakie rozsiewają przed nami, no, po tym okresie można już śmiało o tym mówić. Perspektywy, jakie rozsiewają przed nami media, nie napawają żadną nadzieją. Więc ludzie się trwożą. Jedna pozytywna informacja przykrywana jest natychmiast czasem podczas tych samych wiadomości kilkoma innymi negatywnymi, budzącymi lęk newsami. Komuś potrzebny jest skołowany naród, skołowany świat. Może łatwiej go będzie poukładać tak, jak sobie komuś to, tak jak sobie ktoś to wyobraża. Natomiast Bóg się śmieje. Nic się nie dzieje bez tego, na co Bóg nie pozwala. Nawet diabeł, który wkroczył tak śmiało w życie Joba i powywracał jego życie całkowicie, otrzymał granice, poza które nie może zrobić nawet jednego kroczku. Biblia mówi, że są tacy ludzie, którzy nie mają nadziei. Żyją bez nadziei. Czy mamy nadzieję, i zacznijmy od tego, nadzieję życia wiecznego? Czy żyjemy tą nadzieją chwały już teraz? Każdego roku odchodzą kolejni ludzie. Nie z powodu koronawirusa, ale zdecydowana większość z powodu innych chorób. I ci, którzy uczestniczą w ostatniej posłudze, podczas pogrzebu, często patrzą na to, co się stało i wyciągają jakże różne wnioski. Jedni powiadają, nie wiemy, gdzie tamci odchodzą. Któż może to wiedzieć?
Nikt nie wie, nie można wiedzieć. I na samą myśl tacy ludzie o własnej śmierci lub śmierci najbliższych przychodzi na nich strach, trwoga. Więc odpychają wszystkie te myśli, te kłębiące się, nachalne myśli o końcu, żeby tylko mieć jakąkolwiek choćby namiastkę spokoju. No wiemy, że inni są też tacy, pomimo smutku, z powodu rozłąki, bo ktoś odszedł, gdzieś wewnątrz, jakby przez łzy radują się, bo wiedzą, że ktoś już jest u Boga, nie cierpi, nie znosi tego wszystkiego, nie ma mozołu, nie ma trudu, ale raduje się wiecznością z Panem. Zobacz, Bóg nie chce, abyśmy jako Jego dzieci żyli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyśmy się smucili. Tak mówi Biblia. On nie chce, abyśmy myśleli w taki sposób, jak ludzie, którzy nie mają nadziei. Czytamy o tym w liście apostoła Pawła, to jest pierwszy list do Tesaloniczan, 4:14. A więc jak to jest? Czyżby nadzieja nasza nie była jednak spekulacją, nie była jednak szansą, jakimś pobożnym życzeniem albo stanem umysłu, czy też wytworem emocji? No czym jest nadzieja? Tak, chrześcijańska nadzieja, drodzy, to jest nic z tych rzeczy, o których świat mówi. Chrześcijańska nadzieja to jest pewność. Nowy Testament pierwotnie był napisany w języku greckim i wiele słów greckich naprawdę otwiera szeroko ludziom oczy. Jak tłumaczy się jedno greckie słowo w języku polskim, to nadzieja, a w języku greckim, tym starogreckim, to słowo to elpis. Elpis oznacza oczekiwanie na coś pewnego. Źródłem tego słowa jest inne greckie słowo elpo. Elpo oznacza dosłownie witać się z dala. Witanie się z dala. Pewnie witaliście się już z kimś z dala. Ktoś tam idzie do was, wy wychodzicie przed drzwi i już wyciągacie ręce. A ta osoba również wyciąga ręce. Witacie się już z dala, aż padniecie sobie w ramiona i się ściskacie. Szczególnie mocno, kiedy ktoś kochany, ktoś oczekiwany, dawno niewidziany. I zobaczcie, nadzieja jest czymś takim. A więc nadzieja to witanie się z czymś, co obiecał Bóg. To przekonanie, że się to stanie, że to jest pewne, godne wiary, że to już nadchodzi. Ty już możesz otwierać swoje ręce. Podstawą tej pewności jest ten, który dał tą nadzieję. Apostoł Paweł, rozpoczynając list do Tytusa, pisze takie słowa, a jest to 1:2-3. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania. Bóg, który poprzez słowo dał nam nadzieję, On jest prawdomówny. I znowu jeszcze raz sięgnę do tej starożytnej Greki. Mamy tam słowo apseudes, które oznacza coś wolnego od zanieczyszczenia fałszem. Bóg prawdomówny to Bóg całkowicie wolny, czysty od jakiegokolwiek fałszu. Apseudes to słowo mówi o czymś, o kimś, o czymś, co nie stara się udawać prawdy, ale jest prawdą. Coś, co nie imituje prawdy. To, w co wierzymy, więc to nie jest w żadnej mierze jakaś pseudonadzieja, wytwór naszych potrzeb i fantazji. Gdyż dał ją prawdomówny, godny wiary, spolegliwy, wolny od jakiegokolwiek fałszu, doskonały, czysty i święty Bóg. To jest twoja i moja nadzieja. I teraz rozumiem lepiej tych wszystkich bohaterów wiary, o których czytamy w liście do Hebrajczyków.
Choćby przytoczę 11 rozdział, 39 werset. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Czy ci ludzie nie powinni raczej stracić swojej wiary? Czy nie powinni utracić wszelkiej nadziei, pogrzebać wszelkie nadzieje, skoro nie mogli dotrzeć do celu? A nie mogli przecież dotrzeć tam z powodu mnie, jak mówi ten fragment, i ciebie, z powodu nas, z powodu może wielu innych przed nami, a może jak Bóg da jeszcze po nas ludzi, których przeznaczył swojej łasce do zbawienia. I dodajmy, że wielu z nich umarło nie w naturalnych okolicznościach, mam na myśli tych bohaterów wiary, ale śmiercią męczeńską, oddając życie za to, w co wierzyli, żyjąc tą nadzieją. Ale jestem tego pewien, oni nie stracili niczego, ani wiary, ani nadziei, pozostawili chlubne świadectwo. Dlaczego? Ten rozdział, 11 list do Hebrajczyków, 13 werset mówi: wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Widzicie, tu jest ta nadzieja? Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. A więc nie tylko Mojżesz zobaczył z dala ziemię obiecaną, ale wszyscy oni oczami wiary ujrzeli obietnice i przywitali się z nimi. Dosłownie, Greka mówi, padli sobie obietnicą w ramiona. Jak to możliwe? Przecież oni ich nie otrzymali. I to jest właśnie ten Boży cud. To właśnie mówi mi o ich nadziei, że oni mieli jakby w swych ramionach Boże obietnice. Z radością je witali, jak gdyby były już im przydzielone, dane, zarezerwowane i zrealizowane w zasięgu ich ręki, w zasięgu ich wzroku. Tak, bo oni widzieli to wszystko przez wiarę, a nadzieja podtrzymywała ich w przeświadczeniu, przekonaniu, że mimo przeszkód, mimo przeciwności, kolejów losu, dolin, zmierzają do celu, do nagrody w górze i nie zawiedli się, bo wiedzieli, jakiemu Bogu zawierzyli swoje życie. I zobacz, chrześcijańska nadzieja to coś innego niż jakaś tam nadzieja, o której ludzie mówią w tym świecie. Nie bardzo wiedzą czasem, o czym mówią i jak to zdefiniować. Chrześcijańska nadzieja, czy my ją mamy? Czy my mamy pewność? Czy przywitałaś się ze swoimi obietnicami? Czy padłeś im w ramiona? Czy żyjesz perspektywą nieba? Jeden miesiąc wystarczył i tak wielu, wielu ludzi w tym szeroko pojętym kościele straciło perspektywę nieba. I patrzą tak, jak patrzą bezradne narody. Apostoł Paweł napisał: jeśli tylko w tym doczesnym życiu pokładamy nadzieję, to jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Dlaczego najbardziej? Dlatego, że my zmierzamy do tej wiecznej rzeczywistości. Jedni szybciej, drudzy wolniej, bo z perspektywy nieba nie ma czegoś takiego jak przedwczesna śmierć. Wyobrażacie coś takiego sobie z perspektywy nieba? Przecież wszystkie dni nasze są policzone. Nie możesz dodać jednego włosa na swojej głowie, a cóż dopiero dni życia. Jeden z psalmów mówi, że Bóg wszystkie, jak na dłoni, wszystkie dni nasze policzył, porachował. Przedwczesna śmierć z perspektywy nieba? Tak, dla nas wszelka rozłąka, wszelki ból, utrata kogoś, czasem mawiamy przedwcześnie, bo nie jesteśmy gotowi. Jeszcze tyle planów, tyle spraw.
Ale prawda jest taka, jaka jest. Jedni szybciej, drudzy wolniej odchodzą. Ale ta Biblia, moja Biblia mówi, że żywi nie wyprzedzą umarłych w tej drodze do Pana. Jak napisał apostoł Paweł, wszyscy najpierw spotkamy się i razem pójdziemy na spotkanie z Panem. List do Tesaloniczan przywołuje. I to jest pewne, bo tak mówi Boże Słowo. Słowo prawdomównego Boga. Czasem jesteśmy targani negatywnymi emocjami i poddajemy się im. To, że one przychodzą wskutek trudnych okoliczności, to jedno, ale to, że im się poddajemy, a tak bywa, to drugie. Dajemy wówczas świadectwo czego? Tego, że ta nasza nadzieja to jednak był jakiś stan umysłu. Jak było dobrze, to my też w nadziei. Że to był jakiś stan emocji. Jak ktoś coś zachwiało naszym życiem, to już wszystko się wali. Lecz nasze emocje to nie jest to samo, co nadzieja. One nie są, emocje nie mają za zadanie dokonywać projekcji nadziei. Niektórzy mają zły dzień i zachowują się, jakby nigdy nie mieli nadziei. Emocje są subiektywne, zobaczcie. Biblijna zaś nadzieja to obiektywna prawda. A więc niech nikt z nas nie żyje tak, jakby wiara chrześcijańska była jakąś fantazją umysłu, projekcją naszych marzeń, życzeń. Albo też jakąś może mistyfikacją pierwszych chrześcijan. Tak, to oni pierwsi mówili o nadziei. I powielone to jest przez pokolenia. Nie żyjmy beznadziejnie, poświęcając się może wielu doczesnym rzeczom, sprawom, jak gdyby nasza nadzieja była właśnie ulokowana w tym, co możemy zdobyć tutaj i teraz, co możemy mieć i co możemy osiągnąć i kim w tym świecie moglibyśmy być. Gdy skończy się ten lockdown, zobaczycie, co się stanie. Już kraje stoją przygotowane na takim miejscu, w którym jest napis start. Jak to wszystko wystartuje, startuje powoli, będzie wielu takich, którzy będą chcieli sobie to odbić, odrobić, zabezpieczyć się lepiej i bardziej, ulokować swoje bezpieczeństwo w rzeczach, sprawach, ludziach, lepiej niż dotąd, aby sobie już nigdy nie pozwolić na tą sytuację. Biedni ci ludzie. Jest taki modny termin, lokowanie produktu. Co to znaczy? To jest sugestywny przekaz handlowy nadawany przez media w celu uzyskania potencjalnych korzyści. Pan Jezus powiedział, gdzie skarb twój, tam będzie serce twoje. Więc stawiam pytanie, czy we właściwym miejscu ulokowałeś swoje serce? Nie lokuj swego życia w tym świecie. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszę szkodę poniósł, mówi Pan Jezus. Jeśli jeszcze rok temu i dwa, i trzy mówiliśmy o materializmie i o tym, jak zdobywa świat bezpieczeństwo, na czym opiera swój świat, swoje bezpieczeństwo, to myślę, że jeszcze nie znamy potencjału ludzi i to, co może się wydarzyć w przyszłości. Nasza nadzieja, kochani, nie jest doczesna. Nadzieją nie jest sukces, którego przecież życzymy, autentycznie życzymy swoim dzieciom od najmłodszych lat. To nie jest nasza nadzieja, to nie jest szczęście, które lokujemy często w rzeczach, które z natury są zmienne i tak łatwo można je utracić, tak łatwo się można rozczarować. Ulokuj swoje życie tam, gdzie jest Boża nadzieja. W tym, co jest trwałe, co jest nieprzemijające, gdzie ani mól, ani rdza ci tego nie zabierze, ani złodziej nie podkopie i nie ukradnie. Zainwestuj swoje życie w końcu tam, gdzie jest jeszcze może pustka dla kogoś. Apostoł Paweł w liście do Filipian, 3 rozdział, 20 werset mówi: nasza zaś nadzieja jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego
tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. A inny fragment z apostoła Pawła z listu do Kolosan, 3 rozdział, pierwsze 4 wersety, posłuchajmy. On mówi, a tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. A więc spójrzmy, gdzie jest nasza nadzieja, gdzie ona powinna być. Tam, gdzie jest twoja nadzieja, tam są nasze myśli, ambicje, plany i wszelkie działania, które za tym stoją później. Apostoł Paweł chce każdemu powiedzieć, skieruj swój wzrok, swoje myśli, swoją uwagę, swoje ambicje. Skup się na tym, co w górze. Zaakcentuj, innymi słowy mówiąc, to w swoim życiu, że żyjesz niebiańską nadzieją, a nie tym samym, w co świat lokuje swoją nadzieję. Cała nadzieja świata jest skupiona na jego doczesnym powodzeniu, doczesnym szczęściu, zdrowiu, by uniknąć jakiegoś kryzysu osobistego, rodzinnego, krajowego. Różnice pomiędzy chrześcijaninem a człowiekiem żyjącym bez Boga powinno się łatwo zauważyć. Wszystko sprowadza się do naszych celów, ambicji, wyborów, decyzji, do tego, czym żyjemy i o czym mówimy. Historia kołem się toczy, takie jest przysłowie. No to kiedy otwieramy czasy wieży Babel, to wiemy, czym żyli ludzie. Żyli swoimi możliwościami, potencjały. To był wielki boom gospodarczy. Epoka, gdzie wszystko wystartowało niesamowicie. Epoka cudownych wynalazków, geniuszy, rzemiosł, rozwoju technicznego, technologicznego, budowlanego. To nie jest pierwszy raz na ziemi, gdy nagle wszystko wystartowało i trzy pokolenia siedzące ze sobą, wnuk, ojciec i dziadek, i każdy po prostu mówi, że jest nieprawdopodobne i w każdym pokoleniu widać ten skok. To nie pierwszy raz już. A co Bóg powiedział o tamtych czasach? Zepsute jest serce człowieka, jego ambicje, jego dążenia, wszystko co człowiek chce osiągnąć, wszystko to całkowicie jest pozbawione Boga. Całkowicie skierowane na siebie, na egoizm. Codziennie dokonujemy jakiegoś wyboru. Wybieramy to, co dla nas ważniejsze. A to mówi nam o priorytetach, jakie w życiu mamy i o nadziei, jaką żyjemy i o celu, do którego zmierzamy. I znowu apostoł Paweł powiada, list do Filipian, 13 rozdział i 14, 3 rozdział, 13 i 14 wers. On mówi, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. I wiecie, to jest przykre, że są ludzie w tym szeroko pojętym kościele, którzy jednak, kiedyś przypatrujesz się życiu kogoś, żyją beznadziejnie. Są ludzie, którzy tracą nadzieję z powodu osobistych rozczarowań, niepowodzeń, niespełnionych ambicji, z powodu nieposkromionych emocji, bo myśleli, że to będzie tak, a tak w naszym życiu. Bo myśmy się spodziewali, że tego czy tamtego, a to wszystko poszło nie tak, jak chcieliśmy, nie tak, jak oczekiwaliśmy. I może już niektórzy z nas kojarzą, to się przytrafiło też uczniom Jezusa. Wyrzucili to z siebie, to całe swoje rozczarowanie na drodze do Emaus. Przygarnęli pielgrzyma, nie rozpoznali, że to zmartwychwstały Chrystus. Szli z Nim razem i mówią, a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. A oto już trzeci dzień jest po Jego śmierci. Tak jakby chcieli powiedzieć, już trzeci dzień po wszystkim. Zawaliło się. 3 lata w plecy jesteśmy.
do roboty idziemy. Ja idę na jezioro, tam połowię trochę, zobaczę, czy jeszcze dam radę, czy nie wypadłem z tego biznesu. Oczywiście tak abstrahuję do Piotra. A co na to Jezus? Jezus krótko o głupi i gnuśnego serca powiedział. Ileż to razy, wiecie, ja musiałem tak pokutować z głupiego i gnuśnego myślenia. Gnuśność to jest takie lenistwo duchowe, że człowiek jest nieskory, aby wyjść poza własny punkt widzenia. Nie jestem jednak sam w tym doświadczeniu. Ba, nawet jestem w doborowym towarzystwie. Posłuchajcie dalej. Boży ludzie, ci, których świadectwo pozostawia nam słowo, też czasem tracili nadzieję i tak się usuwał im ten grunt na chwilę pod nogami. Pojawiały się w nich wątpliwości, zadawali sobie pytania, odczuwali rozczarowanie, przynajmniej chwilowo. Poznawali też smak zawodu. Nie rozumieli sensu okoliczności, które przyszły, które stały się ich rzeczywistością. Tak dla przykładu, Mojżesz tracił nadzieję po pierwszej rozmowie z Faraonem. Woła do Boga: Panie, dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuję z tym ludem, Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. Druga Mojżeszowa, 6 rozdział, to jest 22 werset i dalej. A nie mówiłem, że tak się stanie? Po co mnie tutaj postawiłeś? Jest jeszcze gorzej, a nie lepiej. Beznadzieja. Król Dawid, inny przykład, tracił nadzieję, gdy woła w psalmie 22: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił, czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego. Dla niego wtedy to nie było, słuchajcie, proroctwo wskazujące na mękę Chrystusa. To nie była jakaś eschatologia. To była realna, ciężka chwila doświadczeń. Woła do Boga, a tu ściana. Brak odpowiedzi. To co, beznadzieja? My wiemy, że ten psalm się inaczej kończy, 22. Bóg jednak odpowiedział i roztoczył wspaniałą przyszłość. Darował obietnicę. I Dawid również mógł paść w ramiona swych obietnic, Bożych obietnic. A inny człowiek, Eliasz, tracił nadzieję, gdy ukrywał się przed Izabel na pustkowiu. Mniemał, że pozostał tylko on sam, a wszystko, o co walczył, przepadło. Pozabijano proroków. Cóż można zdziałać w pojedynkę? Życzył sobie wręcz śmierci, będąc zrezygnowanym, zniechęconym obrotem sytuacji i woła: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż ojcowie moi. Oni zawodzili, a czymże się różni moje życie? A Bóg do niego mówi: Eliaszu, co tutaj robisz? Zobacz, zachowałem sobie 7000 ludzi, mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Twoja sytuacja wygląda nie 2-3 razy lepiej, niż ty sobie ją wyobrażasz. Twoja sytuacja wygląda 7000 razy lepiej z perspektywy nieba, niż ty ją widzisz w tej swojej dolinie łez. Inny człowiek, Jeremiasz, tracił nadzieję w skuteczność swej służby. Nikt bowiem nie chciał dać wiary jego poselstwu. No to po co go tam Pan Bóg postawił? I powiedział sobie któregoś dnia: dość. Dość, nie wspomnę o tym więcej. Nie wspomnę o tym, co głosiłem. Bo życie moje stało się z tego powodu nie do zniesienia. Nie tylko ostracyzm, ale również groziło mu prześladowanie i ucisk. I mówi, jest to Księga Jeremiasza, 20 rozdział, 7-8 werset, mówi: stałem się pośmiewiskiem na co dzień. Każdy szydzi ze mnie. Ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać gwałt i zniszczenie. I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień. A może do Nowego Testamentu zajrzymy. Jan Chrzciciel. Tracił on nadzieję, gdy był w tym więzieniu, czy nie tracił? Wcześniej rozpoznał w osobie Jezusa swego Mesjasza. Nie jestem godzien, mówi do niego. Tobie,
On przecież gładzi grzechy świata, baranek Boży. Nie jestem godzien nawet rzemyka u sandałów rozwiązać. Lecz zobaczcie, gdy okoliczności się nagle zmieniły i nie przychodziła zmiana, i to tak trwało, posłał swych uczniów, aby zapytali Jezusa o coś ważnego. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też na innego mamy czekać? 7 rozdział, 20 werset Ewangelii Łukasza. Zobacz, jak bardzo okoliczności są w stanie wstrząsnąć dogmatami i doktrynami. Oj, widzieliśmy tego wiele w tym miesiącu i w zeszłym. Wątpliwości, obawy, pytania. Jakże często jest tak, jak w porzekadle ludowym, że punkt siedzenia zmienia punkt myślenia. W życiu wszystkich tych wspomnianych ludzi, Mojżesza, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Jana Chrzciciela, Bóg zaingerował, wzmacniając ich, przywracając im nadzieję. I wiemy, jak skończyła się każda historia. Co to znaczy dla nas? Posłuchajcie, apostoł Paweł modli się o wierzących, o to, aby, cytuję Efezjan 1 rozdział 17 werset, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, uwaga, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jest wiele rzeczy tutaj na ziemi, które będą chciały okraść mnie i ciebie z nadziei, pozbawić jej. Nie tylko to są osobiste porażki, rozczarowania, niepowodzenia, nie tylko to. Czasem ciężkie doświadczenia, może śmierć bliskich, jakieś traumatyczne przygody, cierpienie, prześladowanie, ucisk, szyderstwo, pośmiewisko ze mnie, z ciebie. Wielka próba nadziei. Jednak mało się mówi o tym, że kiedy opuszczamy Boga, gdy obniża się poziom zażyłej relacji, społeczności z Nim, to wkrada się w życie człowieka najpierw rutyna, a później niepostrzeżenie grzech. To wówczas człowiek, opuszczając Boga, rozluźniając swoje więzi z Bogiem, doświadcza również tego, że opuszcza go nadzieja. A znakiem uświadamiającym nas o tym powinien być brak radości, brak pokoju. Smutek, obawy, niepewność, huśtawka emocji, od wiadomości do wiadomości. Nieustanne poddenerwowanie w domu, w rodzinie. Fakt, że coraz częściej moje życie wygląda tak, jakby spoczywało na moich barkach. Jakby Bóg wyłączył jakiś przycisk, to ja jadę na wakacje, a wy sobie radźcie. Jakby wyłącznie ode mnie zależał następny krok, następny dzień mojego życia. I zobaczcie, to wszystko, swój początek bierze od niewłaściwego myślenia. A niewłaściwe myślenie bierze się stąd, że ta myśl Chrystusowa przestaje dominować w moim życiu. Takie jest życie i codzienność ludzi, którzy tracą nadzieję. Oni może nie utracili wiedzy, bo wiedzą i wiele przerobili z Bogiem, ale żyją jakby nie mieli nadziei. Gdy Bóg wydaje się daleki od tych naszych spraw, bo bądź co bądź też nie mamy dla Niego czasu, by na nowo uchwycić tą Bożą wizję, tą perspektywę nieba, to wówczas więcej jest w nas obaw, więcej strachu, więcej takiego narzekającego, pesymistycznego myślenia. No a pastor, który prowadzi nabożeństwa w okresie epidemii, taki zuchwały szaleniec, ryzykant, do grobu nas prowadzi, nie do nieba. O, ileż takich słów się wylało w ostatnich 2 miesiącach. Niektórzy może chcą zostać sami ze sobą, i nie usłyszysz żadnego żalu utyskiwania z ich ust, ale to wcale nie oznacza, że to tam nie siedzi. Czasem ludzie są pełni żalu i smutku, goryczy, nawet bardziej niż ci, którzy to potrafią i mają gdzie z siebie wyrzucić. Pewnego razu Piotr został zaproszony przez Jezusa
aby wyjść z łodzi i szedł po wodzie. No, cudowne doświadczenie. Lecz w pewnym momencie spojrzał na falę, zauważył, że zerwał się wiatr. No i co się stało? No, zaczął tonąć. Znamy tą historię. I prosty morał: jeśli oderwiesz swój wzrok od Jezusa, jeśli tej zażyłości nie ma w moim, twoim życiu, to skoncentrujesz się na żywiołach, które zaczną cię otaczać, będą bliżej ciebie niż faktycznie to jest. Jaki będzie tego rezultat? Ta lekcja Piotra mówi mi, aby nie mierzyć siły wiatru ani wysokości fal, bo zacznę tonąć. Nadzieja Piotra nie utonęła pomimo jego błędu, ale zawołał: Panie, ratuj. A był na wyciągnięcie ręki, więc opamiętał się w czas, powiedzielibyśmy, a Jezus uchwycił go za rękę. Chciałbym tak skierować tą myśl i te słowa do każdego, który może się utożsamia z tymi deficytami. Wiesz, czemu tak masz? Skąd tobie zwątpienia, huśtawki emocji, ten wewnętrzny niepokój, poddenerwowanie, a może nawet wybuchanie? Właśnie od tego to masz. Ludzie pełni nadziei, żyjący w bliskiej więzi z Jezusem, jakoś nie toną w smutkach, choć mają powody, by się smucić. Nie borykają się z depresjami, choć powinni położyć się do łóżka i nie chcieć wstać i wyjść z niego. Ludzie napełnieni nadzieją nie poddają się tak łatwo zniechęceniu, bo wiedzą, komu ostatecznie służą, komu zawierzyli swoje życie i jaka nagroda czeka ich w niebie. Ich życie dzięki wierze jakby odkleiło się od doczesności. Tak jak wiecie, ulubiona zabawa małych dzieci to naklejki. Odklejają i przyklejają gdzieś indziej. Więc dzięki wierze nasze życie może się odkleić od doczesności, choć tu ciągle ciałem jesteśmy, a może przylgnąć do wieczności. I nie będzie to tylko treść zapisana na papierze, w którą pastor kazał ci wierzyć, bo on też wierzy. Ale to będzie twoje osobiste doświadczenie. Dlaczego ci ludzie mają inaczej? Że umieją tak nie popaść w taki dołek. To nie geny. To nie tak, że oni są jakoś inaczej skonstruowani psychologicznie. O, drodzy, nie wierzcie w takie bzdury wyczytane z brukowców. Ich Bóg po prostu jest blisko ich życia i oni o tym dobrze wiedzą, bo mają jego osobiste objawienie, osobiste doświadczenie. I tu przychodzi nam z pomocą taki jeden z pierwszych wierzących ludzi, o których mówi Biblia, Henoch. Chodził z Bogiem, tyle o nim wiemy. List do Hebrajczyków nam podpowie, bo miał wiarę. A Bóg nagradza tych, którzy wierzą, więc zabrał go Bóg i go nie było. Ale coś więcej? Przepraszam? No, jest coś więcej. Co to znaczy, że chodził z Bogiem? Hebrajskie słowo, które tam jest umieszczone, mi się bardzo podoba. Bo ono mówi, że Henoch chodził tak z Bogiem, jak rzeka, która płynie w korycie. Henoch był tak więc przywiązany do Boga, jak rzeka jest przywiązana do koryta, w którym płynie. Koryto idzie w prawo, woda, rzeka idzie w prawo. Koryto idzie w lewo, rzeka płynie w lewo. Takie było życie Henocha. Szukał Boga, pytał Boga o jego ścieżki, o jego plany. Chciał rozumieć perspektywę nieba. I wkrótce, już nie jako pielgrzym, ale jako współuczestnik chwały, zagościł tam na dobre. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką nadzieją i pokojem wierzy, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Rzymian 15, rozdział 13, werset. I spójrzcie, proszę, że źródłem nadziei jest Jego obecność w naszym życiu. Co to znaczy? Gdy Bóg jest blisko ciebie, a ty blisko Boga,
nie mam tutaj na myśli, jak wiecie, już niczego niedostępnego, wyjątkowego, osobliwego. Po prostu to jest normalne życie chrześcijanina. To wówczas ta Jego obecność przy całej naszej świadomości, przez wiarę wypełnia nas pokojem, radością, nadzieją. Wszystko to jest dla nas dostępne przez Ducha Świętego. On przywraca nadzieję, On napełnia nadzieją. On dzięki mocy działającej w nas sprawia, że możecie obfitować w nadzieję. Tak samo sprawia, że wierzymy. Mówi o tym apostoł Paweł w liście do Efezjan. Wierzymy dzięki tej samej mocy. Skąd więc brać nadzieję? Spróbujmy zmierzać do końca. Mówi o tym list apostoła Pawła do Rzymian, 15 rozdział, 4 do 5 wersetu. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyście przez cierpliwość i pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. A więc zobaczmy, że nadzieja nie przychodzi do nas sama. Nie będzie tak, że któregoś dnia się obudzisz i będzie więcej nadziei w tobie. Może dzień będzie łatwiejszy od poprzedniego, o co z rana wcale nie jest tak trudno. Może dzień będzie bardziej wypełniony obowiązkami i pracą i o to też nie trudno, żeby zapomnieć o jakichś troskach, o tym, co gniecie. Może zapomnisz o obawach, może strach odejdzie na chwilę, może smutek gdzieś się na moment oddali, ale wciąż to nie jest nadzieja, bo wszystkie ludzkie demony, w cudzysłów to weźmy, wracają. Nie tak jest z nadzieją. Apostoł Paweł napisał, a nadzieja nie zawodzi, jest niezawodna. To nie jest jakaś mrzonka, złudzenie, którym kaznodzieja każe ci teraz żyć. To nie jest jakaś para, która na chwilkę się pojawi i znika. To nie jest wytwór fantazji, ludzkich życzeń. Jeszcze jeden przykład. Pewna szczególna kobieta, Noemi. Jej historia zapisana jest w Księdze Rut. Jest przykładem dla nas tego, co właśnie teraz chciałbym przekazać. Wychodziła z kraju, w którym nie żyło się najlepiej. Na obczyźnie straciła męża, dzieci. Całkowicie nie wyszła jej ta emigracja, w ogóle tej rodzinie. Wraca sama z jedną synową, druga zawróciła. Wszystkie kobiety z miasta, z którego pochodziła, widzą ją, a ona mówi do nich tak. Księga Rut, 1 rozdział, 19 wers i dalej. Nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował? Zostawcie mnie, córki moje. Po cóż macie iść ze mną? Powiadała. Zostawcie mnie w spokoju. Moja sytuacja jest beznadziejna. No jedna nie posłuchała, Rut. Noemi mówi do niej, a choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja. To jest tyle przeszkód, tyle przerażająco niemożliwych okoliczności, złych scenariuszy. Ona nawet nie chce sobie pozwolić na choćby jedną myśl. Ona nie chce robić sobie żadnej nadziei w tych okolicznościach. Czy była jakaś nadzieja dla Noemi? Po ludzku mówiąc nie. Stosując psychologiczne definicje tego świata, w którym żyjemy, niemal żadnej nadziei nie miała. Szansa jedna na tysiąc? Gdyby dzisiaj żyła Noemi i porozmawialibyśmy z nią, zapewne niektórzy wysłaliby ją na terapię do psychologa, aby poukładała sobie na nowo żywot i przede wszystkim w głowie. I by nabyła jakiś technik przetrwania, umiejętności, znalazła powód do optymizmu, może więcej niż jeden. My jednak wiemy, że nic z tych rzeczy się tam nie wydarzyło. Noemi, nie widząc dla siebie przyszłości, wiecie co zaczęła robić? Zaczęła troszczyć się o przyszłość jej synowej Rut.
A więc przeniosła to całe skupienie z siebie na nią. Uczyła jej okazywania miłości do człowieka, który wkrótce stanie się ich wybawicielem dla jej synowej oraz dla niej samej. Gdy Noemi zaufała obietnicy Bożej, gdy wprowadzała w obyczaje tą ród, Moabitkę, w obyczaje, które były ze Słowa Bożego, to zobaczyła wkrótce, że jest nadzieja, bo zaufała Bożemu Słowu, zaufała obietnicy. I zarówno Rut, jak i Noemi znalazły swego odkupiciela. Tak mówi Biblia. Apostoł Paweł, gdy składał świadectwo swojej wiary przed sądem, zakuty już w łańcuchy, nie mając pewności, jak to wszystko się poukłada, jak się skończy, powiada: pokładam nadzieję w obietnicy danej przez Boga ojcom naszym. Ich nie zawiodła, mnie też nie zawiedzie. Ta sama obietnica, której doświadczyła Noemi. Bóg wzbudził jej potomka, ofiarował przyszłość. Narodził się Obed, dziadek późniejszego króla Dawida. Bo nadzieja, co? Zobaczcie, nie zawodzi. Nadzieja ma swoje źródło w Bogu. Skoro Bóg jest źródłem nadziei, to również Jego słowo, słowo prawdomównego Boga, nie zawodzi, przynosi człowiekowi nadzieję. W nadziei rodzi się cierpliwość, przychodzi pocieszenie Boże. Pociechy Twoje pocieszają mnie w licznych utrapieniach serca mego. A ktoś z nas zauważyłby pociechę, gdyby nie było cierpienia? Czasem te małe rzeczy, które posyła Bóg, tak bardzo cieszą. A kiedy je mamy pod dostatkiem w obfitości, aż potąd, brakuje nam wdzięczności. A w niedzielę sobie nie pójdę do kościoła. Za tydzień też jest niedziela. Dzień Pański w krzakach. To jest mój cel. No to teraz mają w krzakach niektórzy już 2 miesiące. Ja oczywiście koloryzuję, ale chcę uwypuklić, abyśmy rozumieli to. Że Bóg posyła swoje pociechy. Zawsze jest powód do tego, aby zupełnie w inny sposób patrzeć. Bo nadzieja jest. Czy psalmy są dla was żałosnym zawodzeniem jakiegoś człowieka, który tracił nadzieję? Czy raczej nie są szczerym wyznaniem kogoś doświadczonego, uciskanego, prześladowanego, opuszczonego, poniżonego, ale zarazem kogoś, kto ostatecznie podnosi głowę i dostrzega Boże światło, Bożą bliskość, kto chwyta się Bożej obietnicy i na nowo odkrywa, że jest nadzieja? I że pewnie wkrótce wszystko to się zmieni, bo Bóg nie utracił kontroli nad ani jednym fragmentem mojego życia. Obietnica Twoja ożywia mnie na nowo, mówi psalmista. Brakuje Ci, bracie, siostro, nadziei? Być może dlatego tak masz, że brakuje Ci Boga, brakuje Ci Bożego Słowa, brakuje Ci bliskości z Nim, brakuje może posłuszeństwa do tego Słowa. A więc otwierajmy swoje serca, by Duch Święty mógł nas napełniać nadzieją, mógł nas prowadzić, abyśmy byli jak ta rzeka, która płynie jednak po korycie, a nie jak w czasie powodzi. Woda płynie gdzie chce, a koryto swoje, a woda swoje. Jeśli odczuwasz, że towarzyszy ci brak wiary, to wyznaj swój brak wiary. Jezus przecież powiedział do pewnego człowieka, pewien człowiek przyszedł do Jezusa i mówi: wierzę, alecz pomóż niedowiarstwu memu, targany wątpliwościami. No to przyjdź z tym do Jezusa. Nie odczuwasz chęci sięgania po słowo? To szukaj go z posłuszeństwem. Poddaj Bogu swoje emocje, poddaj Bogu swoją wolę, a wkrótce znajdą się chęci i znajdą się emocje. Oj, takie akcje tam są w Słowie Bożym, że jak się wtopisz, wcielisz, wejdziesz w tę sytuację, to zobaczysz, że Boża Księga jest żywa i że to wszystko się dzieje też w twoim życiu i się rozgrywają podobne historie. Dlatego Boże Słowo jest żywe. Żywe i skuteczne przez wiarę i w twoim, moim życiu. I będzie może w życiu kogoś jak w Dolinie Wyschłych Kości z Księgi Ezechiela. Kiedy ta nadzieja zacznie przychodzić. Ożyły te wszystkie kości. Przyszło ożywcze tchnienie. Ale było to możliwe dzięki Słowu Bożemu. Wy jesteście, Izraelu, tymi kośćmi, mówi proroczy wyrok.
I tylko Duch i Słowo Boże miało moc wzbudzić te kości do życia. I to jest pewnego rodzaju wspaniały obraz. Do jednego ze zborów Księgi Apokalipsy Jezus mówi: masz imię, że żyjesz, lecz jesteś umarły. Zobacz, Bóg cię nie odrzucił, Bóg tego zboru nie odrzucił. Pan nie zrezygnował, nadal masz imię żyjącego wypisane na twoim sercu, lecz może coś się stało, że człowiek żyje tak, w taki martwy sposób, jak gdyby żył bez Boga, bez społeczności codziennej z Nim, bez Słowa Bożego, bez nadziei, bez wiary, w strachu, w lęku. Może teraz ktoś powie: ty nic nie rozumiesz. O, jakże ja często słyszę to. Ty nic nie rozumiesz. No pewnie. Ja dopiero wczoraj się urodziłem. Ja nic nie rozumiem. Zobacz, jak wygląda moje życie. Zobacz moją przyszłość beznadziejną. Zobacz, jakie niepowodzenia mam za sobą. Nic mi w życiu nie wyszło, to pewnie nic mi w życiu nie wyjdzie. Klątwa jaka nade mną. Zmarnowane życie. Oj, drodzy, nadzieja rodzi się w sytuacjach, które są na przekór wszystkim naszym oczekiwaniom. Planom, ambicjom, na przekór wszystkiemu, czego życzyłoby sobie nasze serce. Na przekór temu, co wydaje się normalne, oczywiste, racjonalne. Nadzieja po prostu wyrasta z niemożliwości. Wyrasta jak feniks z popiołów. Co miał powiedzieć Abraham, gdy usłyszał, że wspaniała przyszłość namalowana jest w gwiazdach na niebie dla niego? Te gwiazdy niedostępne oczywiście. Co miał pomyśleć? Po ludzku mówiąc, to niemożliwe? Czy Bóg sobie żarty stroi z tego sędziwego człowieka? Rzymian, 4 rozdział, 17 werset. Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, chodzi o obietnicę, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Nie ma. Nie buduj swojej przyszłości na okolicznościach. Bo Bóg nie potrzebuje ani jednej okoliczności. On tego, czego nie ma, powoła do istnienia, jeśli tylko zechce. Abraham wbrew nadziei, więc żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów. Tu nic nie było racjonalnego i oczywistego. Wszystkie okoliczności nie pasowały do Bożej obietnicy. Właśnie taka jest natura Bożych obietnic. Bo Boże obietnice to perspektywa nieba, a nie ziemi. A więc brakuje ci nadziei? Uwierz Bogu. Uchwyć się Bożych obietnic. Wyjdź naprzeciw, tak jak ojciec wyszedł naprzeciw do syna marnotrawnego, który już się zbliżał i wybiegł i pocałował go i podniósł go do dawnej godności. Wyjdź naprzeciw, tak, Bożej nadziei, która przychodzi. Powierz Panu drogę swoją, a On naprawdę wszystko dobrze uczyni. Paweł pisze: w zapale bądźcie niestrudzeni, w duchu płomienni, w Panu usługujący, w nadziei radośni, w ucisku wytrwali, w modlitwie oddani. Przekład EIB, przeczytałem Rzymian 12, rozdział 11 wers. Możesz radować się, kiedy masz świadomość Bożych obietnic i Bożej nadziei. I ostatni tekst chcę przeczytać z Rzymian, 5 rozdział, od 2 wersetu. Apostoł Paweł mówi: dzięki któremu, chodzi o Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Zobacz, nadzieja odradza się w ucisku, pośród niepomyślnych okoliczności życia, podczas dramatycznych zwrotów akcji, nieprzewidzianych, powstaje z głębi jakiegoś utrapienia, rodzi się w bezmiarze jak ludzkiej, z wątpienia ludzkiego, powstaje z jakichś głębin obaw i lęków. Najpierw jednak pojawia się, czytamy, cierpliwość. Ona poprzedza nadzieję, a cierpliwość to znoszenie przeciwności. Cierpliwość to oznacza oczekiwanie
Lecz samo oczekiwanie jeszcze nie przemienia nas, prawda? No, kiedy potrafisz cierpliwie czekać, no tak rodzą się twarde charaktery. Ale to jeszcze nie jest ta przemiana. Przemiana, przemienia nas nadzieja, kochani, która staje się naszą rzeczywistością, rzeczywistością nieba, naszą siłą pochodzącą z zewnątrz. Także robimy rzeczy, których normalnie, ktoś by powiedział, trzeźwo myślący facet by nie robił. No, ktoś mnie tu ostrzegał, żebym tu nie przyjeżdżał. Bo tu pniówek macie za blisko. Tu jakieś ognisko. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Trzeźwo myślący ludzie mówią, nie, pastorze. Najlepiej bym się musiał w takim bańce dezynfekcyjnego płynu zanurzyć i tu w tej bańce głosić. Tak wiele przesady, tak wiele skrajności, tak wiele oskarżeń w tym świecie, świecie szeroko rozumianego Kościoła, niestety. Trudno mówić o nadziei, nie dotykając kwestii wiary. Trudno mówić o nadziei, nie mówiąc nic o miłości, bo to wszystko jest ze sobą pięknie splecione. Nie mamy już czasu na to. Te trzy są najważniejsze. Wiara, nadzieja i miłość. Lecz z nich największa jest miłość. Wszystkie są komplementarne wobec siebie. To znaczy wzajemnie się uzupełniające, zasilające, wspomagające, wspierające. Nadzieja nie zawodzi. Ale kiedyś nasze wszelkie nadzieje się wypełnią. Wiara nie będzie już potrzebna, bo zobaczymy Pana twarzą w twarz. Pozostanie miłość, bo Bóg jest miłością. Na zawsze w tej Jego miłości, w objęciach miłości. Ale już dzisiaj możesz wybiec naprzeciw tym Bożym obietnicom i przywitać je z dala i pocałować się z tymi obietnicami. Albowiem jestem tego pewien, napisał Paweł, że nic nie jest w stanie mnie odłączyć od miłości Chrystusa. Pawle, skąd twoja niczym nieuzasadniona pewność? Co odpowiedziałby Paweł? Odpowiedziałby, to jest moja nadzieja. To jest właśnie definicja, fundament mojej chrześcijańskiej nadziei, która sięga poza zasłonę, poza moje życie tu i teraz, poza doczesność. A więc nadzieja, kochani, chrześcijańska nadzieja, to jest absolutna pewność, że Bóg jest prawdomówny i nie ma w Nim ani chwilowego zawahania, zaćmienia, zamyślenia. Absolutna pewność, a nie jakaś wątpliwa szansa. Dlatego możemy powiedzieć, tak jak zaczęliśmy, miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Czy możecie na to powiedzieć amen? Amen. Niech Bóg was błogosławi i wszystkich słuchaczy, wszystkich, którzy to odsłuchają. Miej nadzieję w Panu. Amen.